Cześć, ja jestem Sarge i witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym chciałem wam pokazać wszystkie zakończenia w dodatku Dying Light The Following. Tak jak wam mówiłem w swojej serii Zagrajmy Wy, mamy tutaj do czynienia w tej grze z trzema różnymi zakończeniami. Dwa są do wyboru tak naprawdę pod koniec gry, kiedy podejmujemy tam dość istotny wybór i w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, to inne zakończenie nam się odblokowuje. Jednak oprócz tego jest tutaj również dostępne sekretne zakończenie, zupełnie opcjonalne, które możemy sobie odkryć już na początku tego dodatku. Nie musimy go nawet w całości przechodzić, tylko wystarczy, że znamy lokalizację trzech różnych przedmiotów, które wam właśnie w tym odcinku pokażę, żebyście wiedzieli, gdzie je można znaleźć, a następnie jak już te trzy przedmioty zdobędziemy, to trzeba udać się w jedno miejsce i tam sobie to zakończenie aktywować. Więc pierwszy przedmiot jest tutaj, to będzie specjalny plan, który jest nam potrzebny i na mapie wygląda to tak, że jest to na wschodzie. Tutaj mamy dla porównania farmę Jasira, a my znajdujemy się tutaj na takiej mini wysepce i interesuje nas to, co się znajduje tutaj przed nami. Mamy jedną skrzynię, którą trzeba będzie otworzyć, a w środku właśnie znajdziemy plan, którego szukamy. I proszę bardzo, kody atomowe. Więc nawet już się możecie domyślać, jak to sekretne zakończenie będzie wyglądać. No ale w każdym razie ja teraz udam się do kolejnej lokacji, którą wam za chwileczkę po cięciu pokażę i wyjaśnię, gdzie możecie znaleźć jeszcze dwie karty, które będą nam potrzebne do odblokowania tego sekretnego zakończenia. Kolejny przedmiot potrzebny do odblokowania sekretnego zakończenia znajduje się w tym hangarze, w którym można zawalczyć z pokraką Behemotem. Ja już to robiłem sobie w mojej serii Zagrajmy Wy i tutaj oczywiście mam Behemota pokonanego, ale jeśli pierwszy raz tutaj będziecie wchodzić, to będzie on tutaj i w tej skrzyni był właśnie przedmiot odpowiedni, konkretnie karta, której potrzebowaliśmy. A tutaj wam jeszcze pokażę, że chodzi o ten tutaj hangar bardziej na południu mapy. No i pozostaje mi jeszcze udać się do trzeciej lokacji, którą za chwilę wam pokażę. Okej, a więc jesteśmy na miejscu. Trzecia lokacja znajduje się tutaj, przy tej tamie na południowym zachodzie. Dokładnie w tym miejscu musicie sobie oznaczyć, być może troszkę wam zajmą poszukiwania, ale no mniej więcej tutaj możecie znaleźć martwego człowieka albo i zombiaka. Trzeba to zbadać. I tutaj mamy kartę. Kolejną kartę, wojskowa karta aktywacyjna, która przyda nam się do zadania. Więc w tym momencie mam już trzy przedmioty. Więc teraz pozostaje jeszcze udać się do jednego miejsca, gdzie już aktywujemy sobie to zakończenie sekretne. No i po tym jak zebraliśmy wszystkie trzy przedmioty, czyli ten plan z kodami atomowymi, a także dwie karty, no to musimy udać się w to miejsce. Tutaj też na wschód, w sumie od farmy Jasira, można to poznać po tym, że jest tu posterunek wojskowy. No i interesuje nas tutaj ta ciężarówka. Obok jest jeszcze jedna, ale tutaj musimy wejść. Ta ciężarówka byłaby normalnie zablokowana i trzeba by tutaj było użyć karty magnetycznej, ale ja już ją użyłem, dlatego jest to otwarte. Później wchodzimy tutaj i jak widzicie mamy głowicę nuklearną. Następnie trzeba użyć tutaj jeszcze jednej karty magnetycznej, też to już zrobiłem i dzięki uzyskanym kodom atomowym możemy następnie skorzystać z tego komputera. Proszę bardzo, dostęp odblokowany i pozostaje tylko to uzbroić. Kod blokady awaryjnej przyjęty. Aktualnie trwa przygotowanie głowic nuklearnych. Wybuch 10. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Więc tak wygląda właśnie to sekretne zakończenie. Oczywiście jest to właściwie typowa ciekawostka. Po prostu Crane może przed czasem wszystko wysadzić. No, jeśli chodzi o mnie, no to podobnie jak to zakończenie, które wam prezentowałem w ostatnim odcinku, tak i to mnie kompletnie nie przekonuje. Ale oglądajcie jeszcze dalej, bo za chwilę pokażę wam kolejne zakończenie, które jest już normalnie do odblokowania po tym, jak podejmiemy odpowiednią decyzję pod koniec gry. No i witam was z powrotem. W tym momencie jesteśmy właśnie przed dokonaniem takiego ostatecznego wyboru, od którego zależy to, jakie zakończenie zobaczymy. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, co doprowadziło do tego, że tutaj stajemy przed tym wyborem, to po prostu obejrzyjcie ostatni odcinek mojej serii Zagrajmy w Dying Light The Following. Tutaj już się z wami witam właśnie od razu, tuż przed podjęciem tej decyzji. No i teraz pokażę wam opcję drugą, czyli to po prawej nie weźmiemy udziału w tym, co zaproponowała matka. Spróbujemy zabrać fiolki i stąd po prostu uciec. Zobaczymy, co się stanie. Ty chyba oszalałaś. Nie będę zgrywać jakiegoś Boga Słońca, nie wezmę udziału w tej szopce! Zabieram lek i znikam stąd! Może pojmiesz, kiedy zobaczysz to moimi oczami. Aleś zapatrzony w siebie. Ty, wcieleniem Boga Słońca, pokażę ci, kim naprawdę jesteś. Nie! Do cholery! Ty popieprzona wariatko! Może już nie jestem człowiekiem, ale przepełnia mnie miłość do ludzkości. Miłość, którą ty gardzisz. A teraz ta odrzucona miłość zamienia się w gniew. Gniew, który odciśnie na tobie piętno. Zapłacisz za wszystkich, których nie zdołałaś odzyskać. Zabij matkę, no proszę, a więc tutaj mamy konfrontację. Opary są tutaj silne, prawda? Przenikają skórę, kości, mózg. Słyszę twoje myśli, Kyle. Twój strach. Idę po ciebie. No czekam, czekam. Dobra, mamy ją. Taki potencjał. Taka strata. Nie możesz tego przeżyć. Kurde, ona się nagle pojawia. Wow, patrzcie na to. Z dwóch stron naraz. Wow, jeszcze tutaj. Kurde, ile ich tu jest? Nie mogę w ogóle latarki teraz też zapalić, dlatego jest tak ciemno. Ładuj i jeszcze raz będziemy atakować. Patrzcie tylko na to. Są chyba jakieś żarty. Czy to się w ogóle w którymś momencie skończy? No zapraszam, zapraszam. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że tak to będzie teraz wyglądać. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Nie! 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 Szybciej niż sądziłam. Co się ze mną dzieje?
Sam zobaczysz. Możesz w mordę, zamieniamy się chyba w tym momencie. Zwróćcie uwagę na dłonie Crane'a. No i w ogóle na to, że nie mogę teraz już w ogóle atakować żadną inną bronią. Przebijamy się tylko przez nich i eliminujemy po kolei. Ja nie wiem, ale zwróciliście uwagę, że mi się regeneruje zdrowie? Umrzesz. Złamany, zakrwawiony, sam. Umrzesz w moich rąk. Idę po ciebie. Dobra, tutaj ją mamy. Jasny gwint, no ale dobra, mamy wreszcie konfrontację z matką. I teraz rzeczywiście regeneruje mi się samo zdrowie, co właśnie wskazuje na to, że zamieniamy się w tym momencie w zombiaka. Ja już wam mówiłem w swojej serii, w ostatnim odcinku, że przez różne spoilery, jakie wyczytałem w komentarzach, no to wiem, jak to zakończenie ma wyglądać, ale nie znam oczywiście szczegółów. Jezu, aż teraz oberwałem. Słuchajcie, uciekniemy troszkę, bo za chwilę zginę, jak to dalej pójdzie. Spadamy, spadamy! No kurde! No dobra, witam was z powrotem. Muszę tym razem bardziej zdecydowanie uważać. W tym momencie właśnie ona najwięcej mi zdrowia odbiera. Wtedy trzeba się skupić po prostu na uniknięciu tego. Odsunięciu się gdzieś do tyłu. Dobra, gdzie ona jest? Wow! Ale już prawie się udało. Proszę bardzo. Pokonaliśmy matkę. No i co dalej? Nie wytrzymasz tego, Kai. To jest trucizna. Pozabijasz ich wszystkich. Najpierw zabiję ciebie, suko. I uratuję moich przyjaciół, a ty zginiesz w piekle. Kurwa, zabiłem! To jest trucizna. To nie trucizna, to lek! Lena? Lena, wracam, mam lekarstwo. Uratujemy! Uratujemy wszystkich! Powiedz Camdenowi, że może się przestać. Że może już się przestać śpieszyć. Nie, czekaj. Powiedz, że mamy nowy trop. Lepszy od poprzednich. Gdzie ja jestem? Co
O kurczę, no to po tym co zobaczyłem, powiem wam, że to jest takie no najbardziej satysfakcjonujące zakończenie o tyle, że właśnie przynajmniej coś więcej się działo. Oczywiście szkoda Crane'a, zamienił się w zombiaka. No tak jak mówiłem, ja już się tego musiałem spodziewać przez wzgląd na różne komentarze, które mi spoilerowały to zakończenie, ale co innego wiedzieć, co się ogólnie stanie, a co innego zobaczyć, jak to zostało tutaj przedstawione. I powiem wam, że trochę mnie zastanawia ta ostatnia scena, bo zwróćcie uwagę, że tam Crane wyszedł, ale wyszedł w takim momencie, że normalnie pojazdy sobie jeździły, tak jakby zarazy w ogóle nie było. Dosłownie mam takie wrażenie, jakby to było jeszcze przed wybuchem zarazy, jakbyśmy jakimś cudem znaleźli się właśnie jeszcze przed jej wybuchem, a Crane byłby jednym z pierwszych zombiaków, którzy tutaj się pojawili. No sam nie wiem, trzeba by to było jeszcze ogarnąć, przeanalizować wszystko, ale napiszcie koniecznie, co myślicie o tym zakończeniu. No tak czy siak zakończenie smutne, no bo jakby nie było, jednak nasz główny bohater, no może nie zginął, ale zamienił się w zombiaka, więc nie skończył dobrze. Tutaj jeszcze przez chwilę odczuwał jakąś swoją ludzką świadomość, ale domyślam się, że to już były jego ostatnie podrygi jako człowiek i lada moment właśnie miałby się zamienić w tego zombiaka już ostatecznie i nie kontrolowałby swoich zachowań w ogóle. No dobra, no to było w takim razie jedno z tych dwóch zakończeń. Pokażę wam jeszcze drugie zakończenie, które ja już wam wprawdzie prezentowałem w moim ostatnim odcinku serii Zagrajmy w Dying Light The Following, ale jako że w tym materiale chciałem wam wszystkie trzy zakończenia pokazać, no to jeszcze raz przypomnę wam dla porównania, jak wyglądało tamte drugie zakończenie, gdzie chcemy poświęcić zarówno siebie, jak i wszystkich. Tamto zakończenie w ogóle nie ma dla mnie większego sensu, no ale żeby właśnie porównać, no to sobie zobaczcie w tym momencie. No i tak jak mówiłem wcześniej, przed nami ostatnie, trzecie zakończenie w tej grze, które też prezentowałem wam w ostatnim odcinku mojej serii, a więc poświęcamy zarówno siebie, jak i wszystkich innych. Czyli co, to tyle? Koniec gry! Kurwa. Kurwa, dobra. To co mam zrobić? Chodź za mną, Kyle. A więc nadejście tego Boga oznacza, że wszyscy zginiemy? A zaraza odejdzie razem z nami? To zawsze znaczyło to samo. I przekroczy on wrota śmierci, by mógł przynieść nowe życie. Jeśli załatwimy też zarazę, to będzie warto. Chociaż to miejsce nie wygląda mi za bardzo na bramę śmierci. Kwiecisty język, prawda? Starałam się znaleźć dowody na prawdziwość naszych tradycji. Ale śmierć Attilii wszystko zniweczyła. To był dowód. Dowód na to, że cudów nie ma? Czymże jest cud, Kyle? Staniem się świadomym przemieńcem? Jestem tylko kolejnym potworem. Zostać bohaterem w czasach apokalipsy. Jesteś tylko właściwym człowiekiem we właściwym miejscu. A więc to jest ten plan awaryjny. Do czego jestem potrzebny? Klucz, który dostałam od męża, pasuje. Ale kody nie działają. Wiem, że trzeba to zrobić. Ale nie wiem jak. Kody? Twój mąż, on też się zabezpieczył. Dał kody Attilii, żeby ten zdecydował, czy wciąż możesz podjąć świadomą decyzję. Czekaj, ty masz kody? Attila uznał, że ty lepiej ocenisz sytuację? Mam nadzieję, że dobrze mnie osądzisz. Zakończmy to szaleństwo, Kyle. Proszę. Dziękuję. 5, 4, 3.
2, 1. No cóż, dla mnie, tak jak już mówiłem zresztą w ostatnim odcinku mojej serii, to zakończenie nie ma większego sensu, bo pamiętamy przecież, ile zrobiliśmy, żeby próbować powstrzymać tą zarazę. I to nie mówię tylko o podstawce, ale nawet przede wszystkim, znaczy nie mówię tylko o dodatku, ale właśnie przede wszystkim o podstawce, gdzie przecież tyle rzeczy robiliśmy, żeby tą zarazę powstrzymać, a tutaj nagle sobie Kyle decyduje, żeby to wszystko wysadzić. Więc dla mnie, no jedynym takim słusznym zakończeniem w tej grze, jeśli miałbym już coś wybierać, jest to zakończenie drugie, jakie wam tutaj zaprezentowałem w tym materiale, czyli kiedy walczymy z matką, no i niestety zamieniamy się w zombiaka. Oczywiście każde to zakończenie niestety nie jest pozytywne, nie kończy się dobrze, gra, dodatek, nie kończy się happy endem, no ale jeśli już miałbym wybierać, które zakończenie mi się najbardziej podobało, no to właśnie to drugie. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia, chętnie poczytam. No a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Pokazałem wam wszystkie zakończenia, jakie można w tej grze zobaczyć i będę właśnie z przyjemnością czytał, jakie są wasze wrażenia i które zakończenie podobało się wam najbardziej. Tymczasem jeśli chodzi o Dying Light The Following na moim kanale, to by było na tyle, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, za oglądanie tych odcinków i usłyszymy się w kolejnych seriach na kanale. Cześć!